Siemka, z tej strony Passout i witam was w kolejnym odcinku z Home Sweet Home. Za mną jest Adrian. Tak, jestem. I ostatnio zrobiliśmy sobie cały czwarty rozdział i zaczęliśmy troszeczkę piątego. I chyba najpierw sobie zejdziemy na dół. O Jezu, się ściemniło. A nie, nie pójdziemy se na dół, bo gra nie chce. Musimy iść tam przez te drzwi. Mhm. To tam była ta nasza. Właśnie, okazało się, że jednak niczego nie ominęliśmy, więc nie musieliśmy się nigdzie cofać. O. Tu jest to. No. Aha, pierwszy kawałek fotografii czyli, nie wiem, związku jakieś pary. No pary związku, tak. No. Szukaj dalej, Adrian. Okej, to jest szafka, dobrze wiedzieć. Ja już plan 2, tylko musimy najpierw ten klucz chyba znaleźć, nie? A, no okej. A gdzie on jest, to nie wiem. Znaczy, klucz już wziąłem, ale trzeba będzie go odnowić, że tak powiem. A. Żeby on zadziałał, bo on tam zarcewiał. Ciekawe jak. No. Nie wiem, polą czy coś. No co to jest masz kuchnię? Czy to za... nie wiem, co to jest. Czemu ja widziałem tam cień? Dobra, tutaj gdzieś będzie pewnie jakieś chemikalie czy co. No pewnie tak. Jakiś wybielacz chyba. Chyba, nie wiem. Kurwa, wybielacz w sali od chemii, co? Ciekawe nie. Po co? Nie, znowu okres na ścianie. Nie wiesz co to oznacza? Ej, tam ktoś stoi. No to idźcie przywitaj, ja zresztą na co czekam. Nie, on chyba nie chce się przywitać, wiesz? Co to jest? Ej, to nie jest ten taki, co był duży, a teraz jest mały? A Preta? No, bo on też miał taki wzrok. Jezus. O nie. No ej, mieliśmy klucz znaleźć, halo. Ej, tak nie musisz, szybko! Ona jest za szybka troszkę. Ona była chyba biegaczką, wiesz? Zanim zdechła. To nam nie ułatwia chyba za bardzo sprawy. No, chyba tak. Ale wróciła, patrz, tyle innego. No. Czemu akurat teraz? Mogłeś w ogóle nie wracać. Aha. Dobra, pies to jebał. Już wiem co i jak. Nas nie dogonią. Nas nie dogonią. Ej, byłem tu? No to nie. Kurde, to jest poszarpane. Może bym wolał tu nie wchodzić. Bo znowu cię przeniesie. No, albo nie zobaczy po prostu przez tą szafkę. No. Tylko teraz patrz i od razu uciekaj, nie? Żeby nie było. Wiesz co, może jak go zostawię. Aha. Tak, nie prowokuj. No. Jest. O, tu jest klucz jakiś. Ale, że co? Chemical Products gabinetki. Jest. Idę do tej szafki. A, ja mogę się tak schować.
Ja pierdolę. Dobra, wiesz co? Jego, co nie jest tak źle. Ja pierdolę. Co jest? Jest, cały czas słyszę, jak se tu pyta. No właśnie, to jest taki sam dźwięk cały czas, nie wiem, o co... Okej. Nie, to wcale nie jest błąd, czy coś. Wcale. No dopiero stąd boję się to cokolwiek robić. Ej, dopiero teraz się przesłyszałem. No i powiedziała kombatymi, nie? No. Ale mądra. Słyszę ją po prawo jakoś, tak? Aha, bo to pewnie trzeba zrobić jakąś w ogóle kombinację jakichś różnych rzeczy, żeby to... Nie wiem, woda... Nie wiem, spróbujmy jodynę i ten kwas. Nie wybuchnie? Nie, chyba nie. Chuj, dupa cipa. Citric acid. Może mam jeszcze więcej dodać tego wszystkiego. No co jest? Tu jest ten. Jakiś wzór na tablicy. Ale bo ty masz te klucze do tej gabloty jeszcze z innymi rzeczami, nie? No właśnie, tylko gdzie ona jest? Trzeba znaleźć... Idzie chyba. Oj, coś tego nie widzę tutaj. Nie, no ja bez latarki to... Ja to zobaczę. Water i oksalik. Chyba musimy ten oksalik znaleźć, mi się wydaje. No. Także... Dobra, to ja razu już dodam tej wody. No i musimy wyjść z tego pomieszczenia i popatrzeć na te inne gablotki. Gdzie ona jest?
cię już nie słychać. Tutaj była nieraz, nie? No, to może sobie poszła w ścianę, czy coś. Dobra, Jolo. Najwyżej mnie zgwałci. O, jest. No. Ej. Tak tak, głośno. No, idź sobie tam. No, idź, idź. Ocalić i woda. Dobra. O Jezu. Dobra. Dobra, udało się. Teraz musimy tam wrócić jeszcze. No weź! To mnie chyba boli najbardziej, nie? Ale poczekaj, masz tu. Przyjdzie. O, już idzie, super. Tam usłyszałem together. No. Ja pierdolę zawał. Idzie tam, więc będę musiał ją okrążyć, bo pewnie będzie wracać tędy. No.
Jak nie będę miał tam zapisu po tym odrdzewieniu klucza, to się chyba zabiję. Masakra. Dobra, dopiero ty już tu wracasz, ale nie idź tędy, proszę. No nie gadajcie, że ona jeszcze stamtąd może nie wyjdzie. Boję się, że ona nie wyjdzie. Serio. Słyszę jak tupta, ale... Nie, on za mną nie pójdzie. Przecież nie może być łatwo. Byłem jej chuja na moich plecach, nie? Dobra, tędy nie przejdzie. Nie umie się czołgać chyba, nie? No i... Ja tam nie wiem. Tak szczerze mówiąc. Dobra. A tu też jest szafka. Dobra, może to jest jak dla ozdoby już. No to w sumie to była Narnia. Ale nie, to nie wygląda zbyt dobrze. No niekoniecznie. Zamknięte. Też zamknięte, super. Nie ma drogi powrotu. Ej, tu nie ma nic, żadnej jest. Ręczki. Właśnie jest, właśnie ominąłeś. Ej, mam. Tom przychodzi do domu za późno ostatnio. Większość czasu spędza w domu tylko śpiąc. Jak mogłeś wziąć opiekę nad naszą rodziną? If you keep this up. Czekaj. Muszę coś sprawdzić. Brakuje mi słów, jak zwykle.
Jeśli dalej będziesz tak trzymał, o. Jezu. Wiem, że byłam cierpliwa, co wciąż mogłabym robić. Tim powiedział, że mógłby być bardziej elastyczny w swojej pracy w następnym roku. Moglibyśmy zacząć budować naszą kochaną rodzinę, to byłoby takie słodkie. Nie, twój kaszojady. Nie rozmawialiśmy za dużo ostatnio, ale on był szczerą osobą, która mogła mnie wysłuchać. Nieważne, co by to było, był bardzo wspierający. Czasami byłam wkurzająca I was being annoying. Byłam wkurzająca z moim pisaniem, ale on był tutaj dla mnie. Dawał mi swoje pomysły, na które właśnie liczyłam. Jane? Okay. A broadcasting room. Find a way. Jak jest nowo inny budynek? No właśnie. Proszę. Co to było? Nie wiem. Chyba nie chcę wiedzieć. Aha, winda. Aha. Aha, krew. Super. Bardzo mnie to cieszy. Coś tutaj jest? Co dalej w ogóle? Na razie nie, dopiero jak wyjdziesz z windy, to będzie znajdźka. Aha, okej, okay, czyli po wyjściu z windy dopiero. No. I czemu tam jeszcze coś jest do zebrania? Za dużo miejsca, coś. No właśnie. I łazienka jeszcze jest do otwarcia, no chyba coś zesrało. Adrian mnie ostatnio nauczył pukać. Puk, puk. No właśnie. Puk. Brawo. Puk, puk. Widzisz? Mhm. Ale ta krew to mi się nie podoba. Puk, puk. O kurwa. Laura. Aż tak? No. A czekaj, a to nie tutaj jest ta znajdźka gdzieś? Co to było? Co? Jakiś dźwięk budzi. A nie, to jest chyba po wyjściu tej windy. Jest zamknięte. No, tam jest mniej oświetlone wszystko. Jezu, to wygląda jakbym miał się gdzieś ukrywać, nie? Po tym, kurwa. Nie, wcale nie podążaj śladem krwi, przecież to będzie wszystko dobrze. Nie, no nie ma tu nic. Serio, soundtrack w tej grze jest bardzo ubogi. Rozumiem, że to jest cisza. A na przykład jak nas ta szmata goniła, to cały czas... Jest to samo cały czas. No. To mi się nie podoba. O. O kurde.
Usłyszałem kroki. To szmata tam jest. Ale jak to? Nie, wyłączę chyba to światło, wiesz? Nie mogę. Ja pierdolę, po co ja tu przylazłem? Czemu ja nie wsiadłem do tej windy? Nie wiem, ale przepał teraz trochę. Pierdolę, no nie wierzę. Czemu ja zawsze jestem taką osobą, która musi zajrzeć kurwa w każdy kąt? A tam poszła. Tu nic nie ma. Nie ty, Piaro. Nie ty, Piaro. Nie, nikt do ciebie nie wróci. Ktokolwiek to jest, nie chce do ciebie wracać, bo jesteś jakaś ewidentnie zjebana. Dobra, do windy, Lara. Winda nie działała wcześniej. Dobra, i tu jest znajdźka. Po lewej. Tam chyba. O Boże, to jest ale włącz latarę. Tak, o, tam jest. No. Dobra, jest. Suicidal letter. Kurde. Na list samobójczy. Kurwa, włączyłem to. Jezu, gdzie to teraz było? Żeń się zabiła. Nie będziemy musieli jej szukać. Nie, jednak żyje. O, z pretą mamy już wszystko. Student Spirit chyba. Ej no, gdzie to jest? Nie wiem. Teraz tego nie znajdę. Nie, to chyba... to jest tego znajdźka, więc to chyba tego raczej nie będzie. W Jane? Nie. Nie no, tutaj są właśnie znajdźki. A nie ma tam... no, tym? Może to są ten. Nie. W ogóle usable items, dalej mam ten amulet, nie wiem kurwa po co. Do zdoby, wiesz? Albo beta. Nie. No beta, nieważne. No, jestem ciekawy. Żeby znaleźć na internecie. No chuj dupa cipa. Walił was pies. O Jezu. A zgłodniałem. No. Od tego strachu. Aha. I co dalej? Ze znajdźkami? No, następna będzie na drugim piętrze, a to jest czwarty, więc chyba na razie nic nie ma. Czyżby ktoś korzystał z windy? Chyba nie ta szmata, bo przecież ona może się przemieszczać z krwi. Może to jakiś inny, wiesz. O nie, ten kutas. Co wzywa tą szmatę? Znowu. No. Chyba to jest zamknięte. Też zamknięte. Proszę mi tu nie sapać, cokolwiek to było.
Dobra, on chyba musi mnie zobaczyć. Jeśli akurat może... Chyba o to chodzi do tutaj, szafki. Nie? Mój Boże, jak on stoi. Dobra, tam jest szafka. To weźmy latarą po oczach i od razu się obudzi. Może dlatego też Mata mnie tak szybko znalazła? No. Boże. Pierdolę, prawie włożyłaś ryj do tej szafki, ty piaro. Ciekawska. No, bardzo. Nikt jej tu nie chce. Tak tylko mówię. Może ona mnie po prostu... psychicznie rozjebie. Szkoda, że nie ma takiego czerwonego światła jak w DBD mają killerzy. Tak. Jezu, to by mi tak ułatwiło sprawę. Przydało mi się tutaj. Widziałem ją tam po lewo. O kurwa. Ten szmaciarz dalej tu jest! Bo to jest, wiesz, informator. Żeby się nie posrał czasami. Jest taka mała peta. I to jakbym wiedział, to bym wcześniej to zrobił. Teraz to szmata to tu będzie chodzić. Boże, i którędy ja mam iść? Słyszę tu panie, tej szmaty. No. Tędy, że ta tupa, ja nie wiem. Wszystko naraz. Nie ma. Zostaw mnie! O nie. Chuj. Gdzie mam dalej iść? Nie mam pojęcia. O, o. Jutro event w Werku. Laura mi napisała. Oho. Super. Dobra, to zebrałem. Dobra, panie informatorze, teraz się nie dam.
tutaj tylko jest depresja. No. Ej, dobra, wyjdę. I zginiesz od razu. Nie mów tak. Nie, bo myślałem, że ten śmieć znika, gdy ona tutaj jest. I pojawi się dopiero, jak ona sobie pójdzie. Może. Idź. Przeszkadzaj sobie. O, Jezus, Marcin. Wiesz, czy mi lepiej, gdzie ja mam teraz iść, bo serio nie wiem. Czekaj, teraz sprawdzę coś tutaj. Nie, tego nie było jeszcze. Teraz to mamy iść do windy i zjechać na piętro niżej. Ale ja nawet nic nie mam. Co ja miałbym tam wracać? Nie wiem. Zaraz ci powiem. Nie wiem, ale musimy tam do tej windy, bo w sumie tutaj chyba nic nie trzeba było zbierać. Chyba, że... Ta szmaciura sobie tam chodzi i tu jest jakieś dziursko. Ale zablokowane. O co chodzi? Nie wiem. Ale wiesz co, bo ty włączyłeś to światło, nie? No. I to światło chyba było potrzebne do tego, żeby tam gdzieś iść na dole, więc chyba to o to chodziło. Aha. Czyli co, mam jednak więc... wrócić, czy co? No, wydaje mi się, że musisz wrócić, a jak nie, to nie mam po prostu już. Co to jest? Krzyknik jakiś. Ale nie mogę tego podnieść. No, ale jak to? Z drugiej strony chyba mogę, ale... Chyba to może nie ma jak wejść, więc wiem, o co chodzi. Rzucam, bo jeszcze ten zobaczę. No kurwa mać. Może mam popędzić tą szmatę. Thank you.
Boże, czemu ją tak głośno słychać? Otworzysz tych drzwi. Otworzysz. Ja otworzę. I tu. Chuj, dupa cipa. Idź ode mnie. Boże, to jej oko czasami jak się na mnie patrzy. Niech minie tamto światło w lewą stronę. Dobra, wiesz co, Adrian, posłucham cię. Może serio wrócę. No spróbuj właśnie, a jak nie, to nie wiem. Bo sprawdziłem i wydaje mi się, że trzeba wrócić. Ale jak nie, to nie mam pomysłu żadnego na to. Może on się wjebałem teraz, że powinien. Może mnie spowolnić, więc w sumie wolałbym. I co? Da się to zrobić, czy nie? Jest przycisk. Niby działa. Okay. Tak, głośniej. I na drugi. W sensie musisz przystać. To po chuj ja w ogóle na czwarty wchodziłem. Nie wiem. Szczerze na serio nie wiem, o co chodzi, także czasami jakby. W ogóle żadnych wskazówek, nie? No, ciężko tutaj. O, mnie nie było. No widzisz, ja zawsze to mam brać. I czekaj, czekaj, bo to będzie teraz znajdźka. Tylko... A nie, tutaj nie. Dalej trochę. Okej. Świeczuszki. Mój pierwszy raz w kiblu. Fajne. Zamknięte. No, pewnie trzeba będzie to znaleźć klucz, jak zwykle.
O, tu będzie zaraz znajdźka. Jest tam. No. Ja poznaję tereny. Ale ja muszę ten... Musi się rozejrzeć w inną stronę. Dobrze. Ja tylko sprawdzę, gdzie do znaczenia jest dokładniej. Okej, okay, już wiem. Pozamykane wszystko, jak zwykle. Latarnia się tam świeci. I pewnie tam będę musiał znaleźć klucz. No. Ale jeśli ta szmata tutaj będzie... Znowu... Nie dziwiłbym się. Przeciągnął. No weź. Duch, no zero kultury, nie trzaska się z ziemi. Słyszę ją, słyszę jakby, nie wiem. W kręgosłupie jest strzyka pewnie. Czyli bo chyba jest w tym pokoju znajdźka, wiesz? Tylko bardziej w głąb tego pomieszczenia. Albo to w następnym, ale sprawdź w sumie, bo ja nie wiem. Albo to, albo w następnym. A weź się cofnij trochę. W sensie tutaj. Ja tam gdzie byłeś, bo tam jest taka wnęka jedna i nie wiem czy to jest tam. No do tyłu. Tam gdzie są te kartony. Jakie kartony? No tu, tam są. Nie, za tobą. Za mną jest ściana. Że ale... Discord ma opóźnienia. No to, o to. To właśnie. Tu nic nie ma? Ten regał? To nie to. To będzie w... Nie, to będzie w pokoju dalej w takim razie. Dobra. Tylko, że na to łazi, nie? No. Musi być blisko. No. Słyszę jej szepczenie. Jezu, cokolwiek tam było u ciebie w tle, przestraszyłem się bardziej niż czegokolwiek w tej grze. Nie no, śmieci chyba były najstraszniejsze. Tak. Mamo. Szmata tu idzie. No Boże. Tak. Nie znajdziesz mnie. Chyba. No to no. Nie wiem, co chcesz tam ściągnąć. Ale dobra. O Boże, kochany. Nie wiesz co, zrobimy już cięcie, bo przez to... przez to wszystko... No, mam dosyć po prostu. No. Poza tym jest już trochę po 20. A widzę, że checkpoint jest w dosyć sensownym miejscu, więc w następnym odcinku już sobie zaczniemy tam troszeczkę dalej. Następnym razem będę wiedział, że ta szmata to będzie iść, więc schowam się do szafy, potem pójdę za nią i zobaczymy, co tam będzie dalej. Tak więc, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Ze mną był oczywiście Adrian. Byłem oczywiście. I widzimy się w następnym odcinku z Home Sweet Home.